Witajcie po 3 tygodniach przerwy. 7 kwietnia znowu wybieramy się na karpie. Drugie podejście w tym sezonie. Tym razem jedziemy 6-osobową ekipą, zdecydowanie inną niż na ostatnim wypadzie. Łowisko, na które jedziemy, dosyć popularne w Małopolsce, czyli Karpik Graboszyce. Mamy stanowiska 8, 9, 10. 3 doby przed nami. W całkiem fajnych temperaturach, lecz pomyślcie sobie, że jeszcze 2 dni temu mieliśmy kilkucentymetrową warstwę śniegu, a w dniu dzisiejszym mamy aktualnie 17 stopni na plusie. Znowu duże wahań temperatur. Nie próbuję się tłumaczyć na początku, sam jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Będziemy mieć do dyspozycji 12 wędek, każdy ma swoją wiadomą strategię. Czy się uda przechytrzyć te karpie? Miejmy nadzieję. Nie będę tym razem na tym filmie dużo mówił na wstępie, także dojeżdżamy na miejsce. Poznacie właśnie chłopaków, z którymi będziemy przez najbliższe 3 dni. I oby ten wyjazd był zdecydowanie lepszy niż wcześniejszy. Także nie mam daleko, za kilkanaście minut będę na miejscu i widzimy się w kolejnym ujęciu. Jesteśmy już na miejscu, przywitamy się z chłopakami, będziemy robić losowanie stanowisk. Mamy, tak jak mówiłem, do dyspozycji 8, 9. 10 jest dla Piotrka i Szymka, które przyjadą. Szymek jeszcze przyjedzie dzisiaj, Piotrek pojawi się jutro. Także przywitamy się z chłopakami, rozlosujemy, no i będziemy rozstawiać sprzęt, nie ma na co czekać. Siema. Siema. Przedstaw się. Tomek. Siemano. Siemano. Cześć, majstry. Siemano, Dawid. Cześć, Adrian. No więc jesteśmy na miejscu. Mamy do dyspozycji domek. Ten, który widzicie za mną. Stanowiska oczywiście 10, 9 i 8. Nie ma na co dłużej czekać. Zrobimy szybkie losowanie, żeby każdy wiedział, gdzie ma się rozstawiać i będziemy zaczynać. No, troszkę jesteśmy spóźnieni, czekamy jeszcze na Szymka, który dojedzie. I oby były jakieś ryby. I ja mogę tak przetrzymać. Masz kartki już przygotowane pewnie. Czy rzucamy monetą? Podpisane 2 razy 9 albo 2 razy. Jak robimy? Nie? Czy monetą? Obojętne, no to dobra. No to my orzełek, co? Tu za, no, tu za bardzo filozofii nie ma, jeśli chodzi o te stanowiska. Dobra, 8 to jest... a nie, kto wygra, to wybiera, tak? Czy... Można zrobić 2 losowania. Pierwsze, kto wygra pierwsze losowanie, to wybiera orzeł czy reszka, a drugie losowanie... O, tak zróbmy. O, no, i tak weźmiesz sobie bilet. A drugie losowanie co? To stanowisko. Stanowisko. Co my się dogadamy, Johnson? Ja biorę odłakę raz. Ale nie, chodzi o ten, że pierwsze to jest, kto, dla kogo pierwszego losujemy stanowisko, dla którego teamu. No. I wtedy no. Drugie to jest na przykład orzeł, to jest 8, a no. Reszka to jest dobra, 9. To my bierzemy, dobra, my tak, bierzemy, to nie wiem, my bierzemy orła. My mamy orła, wy macie reszkę. Jak wypadnie reszka, to dla was losujemy stanowisko jak dla nas, na glebę, to dla nas. Na glebę, nie? Reszka. Czyli... Najpierw my losujemy. Czyli dla was losujemy stanowisko. To ja teraz rzucę. Nie, to może... Kto jest starszy? Ode nie, mnie? No może być. No nie ja ma... na przykład... I teraz dla was to losuję. Może, dobra, no, losował najstarszy, to teraz najmłodszy. No i teraz... losujesz dla nas stanowisko. 8 to jest orzeł, reszka to jest 9. No i gitara. Jedzie. Reszka, 9. 9. A my na 8. I teraz my słuchajcie, wewnętrznie sobie wylosujcie, nie? My sobie chyba tak samo zrobimy. To ja mogę rzucić? Nie, to niech sobie teraz on losuje. Czekaj, ja później... to mi tu jest obojętnie. Co bierzesz, orła czy reszkę? No to ja mogę wziąć orła. Orła. I orzeł to jest... Aha, no dobra. Nie, dobra. Dobra, orzeł to jest lewa strona, reszka to jest prawa, tak? Dobra, no. Dobra, próbuj. Rzucam, nie? No. Orzeł. Orzeł. Czyli to jest prawa strona, tak?
Tak powiedzieliście przed chwilą? Tak, no, musimy cofnąć. Prawa strona? Chyba tak, no. No to ja mam prawą, ty masz lewą, lewa. I u was... A u was? Orzeł to jest prawa, reszka lewa. Jak wrzuci, to będziemy szukać za chwilę w wodzie. Reszka lewa. Reszka lewa. Dobra, no to wszystko mamy, jasne. Ale żeby wylosował. Czyli ja siadam na prawej na ósemce, ty na lewej. I my włożymy do tego markera, to, co tutaj? Od tego zaczynamy? To jest wasz graniczny. Więc pokażę wam nasze stanowisko. Biorę lewą stronę. Nie wiem, czy będzie ktoś na siódemce. Mam nadzieję, że nie. Wtedy mam naprawdę duże możliwości. Już widać, że fala dosyć duża, ale myślę, że sobie z tym poradzimy. Patrząc na pogodę, koło godziny 20 mają się zacząć huragany. Od dzisiaj prawdopodobnie chyba do soboty. Jak będzie, zobaczymy. Teraz wam pokażę nasze stanowisko ósemkę. Dobra, ja już swoje auto przystawiłem, przyczepka też ustawiona. Pozostaje mi się tylko rozkładać, szkoda na to wszystko czasu. Biorę się za robotę od razu, jak widzicie, troszkę tego mamy. Chociaż i tak odpadł namiot, odpadły inne rzeczy z racji tego, że mamy domek. Rozstawimy swoje wędki, wezmę łódkę, powywożę mniej więcej, poskanuję, posąduję sobie dno. Zobaczymy. No tutaj za bardzo z tego, co wiem, to filozofii nie ma. Dno jest jednakowe, więc tak naprawdę sonda to tylko tak z ciekawości, czy są jeszcze jakieś lokalizacje ryb po tym zimowisku. No i myślę, że no wiosna przyszła na dobre, także mam nadzieję, że przez te 3 dni coś ryba się ruszy. Dobra, biorę się za robotę i do zobaczenia w następnym ujęciu. Korzystając z chwili przerwy, pokażę wam jeszcze, co mamy do dyspozycji, jeśli chodzi o domek, który wynajęliśmy. Na pewno nie jedną osobę to zaciekawi, a na przyszłość będzie wiedziała, czy warto. Tutaj mamy taki jakby ganeczek, dwie ławki, dwa krzesła. No i wchodzimy do środka, zobaczymy, bo powiem szczerze, sam nie byłem tu nigdy. Zobaczymy, co mamy do dyspozycji. A więc jest telewizor, stoliczek, wersalka, chyba full wyposażenie, jeśli chodzi o kuchnię. O, talerze, elegancko, szklanki, indukcja, mikrofala, czajnik, lodówka, no i pokoje. Dwa łóżka, szafa. Fajnie. I drugi pokój, jedno dwuosobowe łóżko i szafa. Też grzejniki. Nie no, komfortowo, naprawdę fajnie, także jak widzicie, warto. Jeśli chodzi o ceny, kurde, ciężko mi jest w tym momencie powiedzieć. Musicie sobie sprawdzić na stronie Karpika. Tam są wszystkie informacje. Jeszcze tutaj jakieś pomieszczenie, ale to pewnie gospodarcze. To nie, łazienka. Toaleta, prysznic. Dobra, jest super. Ty na to mamy żel pod prysznic i mydło. Tak? No jak w hotelu. Jak widzicie. Dobra, bierzemy się raz za rozkładanie. No więc moi drodzy, w tym momencie robimy małą przerwę. Jak widzieliście, rozlosowaliśmy stanowiska. Pokazałem wam domek, a w tym momencie tak naprawdę przeszedłem do wywózki swoich zestawów. Łowiłem na dwie wędki. Na dzień dobry zastosowałem dwa przypony Roni Riga, zakończone tą samą przynętą, czyli orzeszek podbity sztuczną kukurydzą pop-up z Hobo Armour. I co mogę powiedzieć? Dobrze wiecie, jest to moja zasiadka życia. Złowiłem przez te 3 dni 17 karpi, czego 4 ryby spiąłem. Nie wszystko jestem w stanie wam pokazać na filmach i nie wszystkie ryby, które wyholowałem, mam nagrane, dlatego też postaram się wam opowiedzieć po kolei o nagraniach, które wam udostępnię właśnie w tym filmie, a zaczniemy od pierwszego nagrania. Powiem wam tylko tyle. Wywoziłem łódką zanętową dwa zestawy. Lewy zestaw umieściłem jeszcze na stanowisko 7, ponieważ było ono wolne. Prawy zestaw poszedł już w miejsce, gdzie łowiłem już praktycznie do samego końca tej zasiadki.
Był to 109 metr od pomostu w stronę markera graniczącego 7 i 8 stanowisko. Wywiozłem pierwszy kij, czyli lewy, na stanowisko 7. W międzyczasie wziąłem się jeszcze za wywózkę drugiego zestawu i w tym momencie, będąc łódką w miejscu docelowym, gdzie zestaw położyłem, odezwało się właśnie to branie. Adrian! Nie, to muszę spróbować zaciąć, bo raczej będzie branie. Ona nie ma za bardzo gdzie uciec, dlatego nie ma, wiesz, już brania dalej. Ale ciągno, zacinam, co za problem. Nie wiem. Na pewno nie zahaczyłem łódką, bo łódką byłem tam, a zostawię z polewy. Nie wiem, było coś, czy nie było, to idźmy. No więc jak widzicie, było pierwsze branie. Do chwili obecnej nie wiem, czy była tam ryba, czy nie była. Jedno mogę wam powiedzieć, sygnalizator naprawdę grał. I był to zestaw wywieziony centralnie pod drugi brzeg stanowiska siódmego, więc w momencie, kiedy kij podnosiłem, sygnalizator już nie miał prawa grać z racji tego, że ryba nie miała gdzie uciec. Była tak naprawdę przy samym brzegu, więc ten dystans jej uniemożliwiał dalszy odjazd. Kolejne nagranie to drugie branie z drugiego kija, czyli z wędki, z zestawu, który został wywieziony na marker graniczny 7-8 stanowiska. Było tak naprawdę kilka minut przerwy na to, aby druga ryba pojawiła się podczas tej zasiadki. A więc zobaczcie drugie nagranie i tutaj gwarantuję, że karp znalazł się w kołysce. Ojca. Kamil po trochę fałszywym braniu ma rybę. Nie wiedziałem, co to będzie w ogóle, także, ale rybka jest. Tylko popatrzcie, co się dzieje właśnie z ciężarkiem. I na chwilę mogę przez to rybę stracić. Przez to, że nie można stosować bolców. Tak, nie można stosować bolców. Ciężarek się nie wypina. Ciężarek się nie wypina, a bezpieczny klips nie chce zjechać po żyłce. Muszę wyżej żyłkę. Szczytówkę wyżej dać. Ale to mogę przez to rybę za chwilę stracić. Bo to mi będzie uderzało o szczytówkę. Z otwartej wody, czy spod... Spod markera. Bo to co teraz? Ile? 3 minuty temu wywiezione? I tak naprawdę dopiero co włączyłem sygnalizator, a nie widziałem, co się dzieje, no nie? Myślałem, że to jeszcze wiatr, bo widzicie, jaki jest huragan i że jeszcze się zestaw, znaczy żyłka się napina. Ale no mogę już przez dłuższą metę na to grać. To Ani też jest w gotowości. Prawie wywiezione. Zobaczymy, co to będzie. Ale dobrze, że przy takich wiatrach coś się dzieje. Są pierwsze dwa kije dopiero wywiezione i drugie branie. Więc panowie, myślę, że wiosna. Ja masz na serwisu, bo masz... Wiem, ale nie. To jest... W przelotce masz dlatego... metalowy ten, żeby ci zaraz nie szczeliła przelotka. Nie taki malutki. Nie wiem, zobaczymy. Nie. To jest ogólnie na Roni Riga. Mamy kukurydzę sztuczną jako popa i orzeszek tygrysi. Ale nie, no załamuje mi fakt, co się dzieje na szczytówce, no nie? Ciężarek tam wisi, za chwilę bezpieczny klips wejdzie i on już... Widzicie? To jest minus jednak. No, teraz fajnie zeszedł, bo ryba już jest przy brzegu. Ale co mamy? Czyli trzeba albo karpik, albo stawiam na jesiotka.
bo Lesz to jest. Lesz to na pewno jest za silny. Lesz nie, bo Karol nie przyjął. No, Kamil weźmie trochę stąd. No, wiem, żeby pod pomostem no. Też. Pokaż się. Karp. Jest karp. Jest karp. Fajnie dużo rozmiarów. Zaplątał podwie. Dobra, ja to robię kroki do tyłu, także Adrian, działaj. No i mamy rozpoczęcie zasiadki. Zajebiście. Nie, nie, nie wyłączaj. Rzucimy od razu. Jakbyś... Aha, jeszcze slinga. Adrian, możesz? Lech, no, nie, a ja slinga jeszcze było. Gdzie? Dwa orzeszki, znaczy orzeszek i dwie kukurydze. Będzie bez zadział, to się szybko się... Patrz, to nie chyba po waszym stanowisku. No to zaraz się przyjdziemy w lewo. Ładniutki, możesz nagrać jeszcze jak wygląda przypon. Taki mój pomysł. Roni rig, wyważone. Sprawdzaliśmy oczywiście. Akłosie. Panie manewrował. Dobra, nie przedłużając. Adrian, jakby się pyknął, a ja sobie. Zaczynamy od takiego maleństwa. Ale... Okay, ale on jest strasznie blisko ciebie. Czy do tyłu mam iść? Tak, bo to, tam nie masz zooma, tylko no. Właśnie, wiesz, to jest, jakby ci to powiedzieć, portretowy obiekt. No. Dawid, musisz... Czekaj. Nagraj sobie Dawid i ja zrobię zdjęcia, bo... Fajniutki, dobra. Yes! A więc jak zobaczyliście na filmie, to była pierwsza ryba wyjazdu i pierwsza ryba moja. Nie minęło znowu kilka minut. Kolejne branie. Tym razem karp troszkę poplątał mi zestawy. Była to też moja wina spowodowana tym, że dałem mu za dużo luzu. Jak zobaczycie na filmie, byłem podczas wywózki zestawu. Łódka w oddali jeszcze dryfowała po wodzie, a ja w tym czasie musiałem już zająć się holowaniem. Także zapraszam Was do kolejnego ujęcia z kolejną rybą. Idziemy do kamena, bo znowu coś ciągnie. Mam... Co wziąć? Może tym razem nie zacznie pozować do zdjęć i nie popuści. Pełno. O, ładne łuski ma. Powiem ci, że piękna ryba. Idzie Adi. Ładne łuski ma. Mamy Adiego. Adi, bierz podbierak. Haha, to jest mój bierz. Jest już? Poplątała mi taśmą. Ale to tam, takim rzeczami się teraz nie będę przejmował. Dobra. Kamil z kolejną rybą. Trochę nam spotła figle, ale no, ważne, że... Po takim kociele musieliśmy odciąć dwa zestawy. Ale na szczęście nie narobiła dziadostwa. Mamy coś podobnego do wcześniejszej sztuki. No zaraz ją Wam pokażemy. No wagowo słabo. Około 6-7 kg. Ale chyba ładnie upuszczony tak. Myślę, że będzie warto go pokazać. Piękne łuski ma. Ładne. Nawet nie był taki aż tak bardzo pokuty, bo pysk ma piękny, widzisz? Piękne łuski. Jeszcze zobaczymy z drugiej strony. O, sobie ładniejszy.
będzie czyściej. Powiem tak, jesteśmy ile? Godzinę, dwie? To jest tak naprawdę czwarte branie. Czwarte branie, dwie spinki. Jedna z mojej ewidentnie winy. No ale fantazja mnie troszkę podniosła. Odkąd przyjechaliśmy i zarzuciliśmy dwa zestawy, każdy z nas zarzucił dwa zestawy, ja naprawdę, tak naprawdę nie odpoczywam. Nie miałem jeszcze chwili, żeby usiąść. Cały czas chodzę, no ale mniejsza o to. Parzę, że ryby biorą, także pokażę wam drugą sztukę, którą się udało złapać. Cały czas jeździ to samo. Czyli kukurydza, orzech tygrysi podbity sztuczną kukurydzą i wszystko to z tego samego miejsca. Pięknie ubarwiony. Ładne łuski. Zrób kilka. A to masz kilka. Tak? Chyba teraz kamerą mi jeździ. Fajnie. Daj dziobaska jeszcze raz. Poszło. Dobra. Do wody. Pięknie. Piękne łuski. Uważymy czy nie? Nie ma sensu chyba. Zobaczcie na te łuski. Spokojna ryba. No i pyszczek to całkiem ładny. Kolejne ujęcie, kolejny film będzie przedstawiał wam największą rybę tej zasiadki. Był to karp około 15-16 kg. Niestety, pomimo tego, że ważyliśmy tą rybę, nie jesteśmy w stanie stwierdzić 100% wagi tej ryby, bo jak się okazało, moja waga troszkę przekłamywała o około kilograma. Było to spowodowane ostatnim wybrykiem, po którym waga wpadła do wody, no i niestety lekko się uszkodziła. Tak czy inaczej, była to ryba największa tej zasiadki. Znów namieszała w zestawach, poplątała i Adriana zestawy, i moje. Dodatkowo przy przekładaniu wędki pod zestawem Adriana uszkodziłem mu swinger, który oczywiście mu odkupiłem po zasiadce. Także oboje jesteśmy zadowoleni i ja złapałem tą rybę i Adrianowi zwróciłem za swingera. Tak więc zobaczcie to ujęcie, bo naprawdę warto. I tak jak mówię, no, największa ryba tej zasiadki, dlatego tutaj poświęcimy troszkę więcej minut. Kamil, znowu branie, znowu ryba, prawdopodobnie. Mam nadzieję, że w końcu nie spieprzy. Nie spieprzy tego tak jak przedtem, prawda Kamil? Nie, teraz już nie daje luzu. Teraz już nie popuści. Przepraszam. Czekaj. Nie, no ja jestem. Chociaż może być tak. Tak, przeszło. Nie wiem, lepiej tego może nie ruszaj. Zobaczmy. Tak, że tam jest żółka twoja. Jesteś w środku mojej. Czekaj, ale bym to przełożył pod? No, może. Złamał się uchwyt. Nie, zrobił się. Weź sobie załóż. Nie, pękło. Załóż. No ten grzybek. To... Dobra. Spoko. Ja pierdzielę. Nie gadaj, że jeszcze drugi kij. Ty się nie śmiej. Zdjęcie zrobić. Prawy podbierakowy. Oj Boże. Plotane są dwie. Na 100%. No. Adi, masz branie. Na dwie wędki. I to tak, że... Widać to, jak to jest w ogóle poplątane? Tak, to ta podspód. Która? Prawa podspód. Prawa podspód? Tak. No, prawa jest. No, o, jest okej. Okay. Dawaj ją teraz w tą stronę, bo jeszcze na starbą. Dawaj ją tu na lewo. Czekaj, a może teraz tą? Tak, teraz w tą stronę. Tak.
chyba się zluzowało. Nie, nie, to ja już. Reklama GLS-u. No, rugo. Parce to people. Jedny kamer. Wrócił z pracy po nocy. Bidula nie może się zdychać, bo... Ale nie, nie, nie nagrywaj bokiem, bo z boku to ja nic nie zrobię. Serio? No. Aha. Dawid, z tego to... Kamil jest niedoświadczony. Panie reżyserze. Czekamy na rybę. Mało miejsca. Zajmuje ten paść. Ale macie z***a w czele. Bo ja takiego nie mam. Ale zobaczymy, czy ta ryba w ogóle była tego warta. Patrzymy na górę się. To na lewo, na pewno. Gdzie tam masz? Tu. Jeszcze nie do tam przejść. Ja spróbuję tutaj sprowadzić. Chyba co? Z Kamilem było. Nie, spokojnie przecież. To se ręcznie wywoziło. To już mi nie złączę tego. Adrianie, jak się masz męczyć, to może chcesz wywozić moją głowę. No to mówię mu, żeby z tobą wywoził. Nie, spokojnie, no przecież. Jak coś jest nie tak, no to... Wiesz, zobaczmy Lartner. Ty, on tu jest? No. Oho, jest. To już jest chyba większe. Mam nadzieję, że nie wiem, bo czuję. Dobra. Tylko mówi, że ją podciągnie tutaj z tyłu. O, pięknie. Duży no. No, 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 no. Uważaj, bo wilka się przyjdzie. Jest. No, pięknie. Kurwa, kamen dawaj. Piękny. To jest, no... No. Lekko, lekko ponad 10 kilo. Nie, no to około 20 będzie. To spokojnie, to... Adi, no, weźmiesz ten? A tu masz wędkę swoją? No jego. No, to już jest... O, jest, jest, jest grubo. Jest świniak. Jest. Mówiłem, że się same przesegreguje. Piękny kamer. Ja pierdzielę. To już wiemy, co próbować najwyżej, nie? No, to jest miejsce. Pod markerem. No, chłopie, to... No to już będzie na stojach. Kamen, to następną se mogę podebrać? Proszę. Dobra. Ale jakie? No. Ta. No to swing musi być do tego, nie? Myślę, że go nie wyrwę? Tak? AB na 100%. Telefon? Ile tam masz? Gdzie masz telefon? Jaki masz AB? 16200. Dobra. W kieszeni. W kieszeni mam. Oj! Macior, a dobra.
siły. Włącz ten aparat. Fajnie będę. Na 100%. Daj się. Nie, po tej rybie ja sobie przerwę robię. Dobrze, że bez zadziory, bo kurde, jakbym miał tu zadziorem jeszcze go wyciągać do amba. Czekaj. Co Kamen, wyjazd życia? Chyba się taki szykuje. Ostatni z wyjazdu życia na co? To miałem na koblu. Ja. Nie wiem, czy będzie 20. Może 18 będzie. Myślę, że tak. To. A no ja myślę, podbierak? Że będzie w granicy PB. Ja myślę, że będzie 18. A ja mówię, podbierak weźcie. Dawaj. No. Dobra, pierwszego zważymy, żebyśmy mogli coś powiedzieć o nim. Nie, naprawdę. Ja jestem tak padnięty, że spałem 3 godziny od wczoraj, od 5 rano. A tu tak mi ryby w tyłek dały. Dobra, zważmy to. Odejmujemy kilo 18. Kilo 800. Nie będzie chyba. 700. No, nie będzie PB, co ja mówię? Słabo. 6, no, ja 16 i pół. Ja bym się cieszył. No ja się cieszę. 16 i pół. 16 i pół minus kilo 800. 15. Ale teraz wygląda potężnie, no. Czyli 14. Kurde, dałbyś jej tyle? Macie jakąś inną wagę? Ja mam, ale taką ręczną. Chcesz na to? Kamen. Ja nie wiem. Jak z gazu ten, fajnie? No. Czekaj, ja idę sobie ten. A co jest? Przemit. No, teraz nagle. Kurde, powiem wam, że. Już to nasz. No, no. Ja mam, ale taką, jak chcesz. No to spróbujmy. Czekaj, jak 15, ile to mówili? Starowana jest. A co, że to mało? Nie wiem. To powiedziałbyś 14 kg, że ma? Fajnie. Za oczka kamer. Bo może mieć. Czekaj, sadzę się tutaj, dobra? Połóż ją z powrotem, bo się ten taruj. Czekaj, to muszę ściągnąć z tego. Nie musisz, już jest. Już? No. No i powiedz mi, ile powie. Osiemset. No to dobrze. To na chwilę. Dobra, no mniejsza auto może się jeszcze. Na chwilę. Bardzo proszę, jakieś. Zasłoniasz mi cień. Tak, zrobisz mi cień. Dobra, no nie jest źle. No. Kurwa, coraz większe, no oby tak było dalej. Może się jeszcze doczekam czegoś większego. To jest dopiero chyba, co będę polać, bo się spieniła. Krowa się spieniła. Aj, Boże. Wydawało się, że będzie tak ładnie, ale nie jest najgorzej. Ja przychodzę. Czekaj, się ślizła. Ale mi uberfumuje. Weź ty kurwa tą kamerą. Czekaj, że. Nie utrzyma tak. Z drugiej strony? 14, ile? 800. Juba. 16,5. Minus kilo 800. Nie mam siły na. Ciubaska. Poszło. Dobra, jedziemy dalej z tematem. Przechodzimy do kolejnego brania i kolejnej ryby. Tym razem do podbieraka trafił kolejny karp pełnołuski. Jeden z większych. Biorąc pod uwagę całą zasiadkę, była to chyba druga co do wielkości ryba.
Fajne ujęcie, ponieważ w tym przypadku ubrałem sobie kamerkę GoPro z opaską na głowę, także będziecie widzieć fajny haul oraz fajną prezentację ryby. Nie ma na co dłużej czekać, kolejne kilka minut poświęcone pięknej rybie. Już polożę, no, może się coś nagle. No to samo, no i z tego samego miejsca. Ja już nie mam siły. No dobrze. Ale widać, filozofii tu nie trzeba. Koniec? No jeszcze trochę. Panie? Nie, przewinął, wiesz? Nie wiem, wrażenie, że odjechało coś. Właśnie też tak nie wiem, bo... Chyba, że się... Nie, bo jak moja prawa wędka jest jeszcze cała, to raczej nie wiem. Szymon, miałbyś chwilę? Szymon! Chodźcie szybko podbieg! Szymon! Dobra, ja szukam. Ten sam chyba. Spokojny. Jacin. Dziękuję, pozamiatał. Pełno łuski. Ten sam, wrócił się. Dobra, przygotujemy się. Zagraj sobie, jak ktoś to woła. Powiem wam tak.
Zrobiłem sobie godzinkę przerwy, żeby coś zjeść, przebrać się. Zjadłem, przebrałem się, wywiozłem 3 minuty i co? I znowu. Znowu piękna rolada, pełno łuski. Oczywiście z tego samego miejsca, czyli marker 7-8. Jednak to działa, także no nic. Zaprezentujemy rybkę i wypuszczamy. Wracamy dalej na to same stanowisko. Dobra, to jest piąta ryba. Piąta ryba od kilku godzin. Od jazdy co kilka minut, od wywiezienia. Z jednej strony cieszy, a z drugiej strony chciałbym odpocząć, no ale trzeba korzystać. Takie dni rzadko się zdarzają. Oj, pełno łuski znowu. Kamen cały jesteś. Cieszy, naprawdę tak. Takie dni przechodzą do historii mojego życia. Piękny. Kolejne pełno łuski. Ładnie ubarwione płetwy. Dziubek całkiem piękny. Nie taki jeszcze pokuty. Ale jest ok. Mam nadzieję, że zrobiłem z ogonem. A to sobie popatrzę. Kolejną rybę, którą zobaczycie teraz na ujęciu, nie należała do zbyt dużych ryb, ale trzeba przyznać, że chyba jedna z piękniejszych, które udało mi się złapać na tej zasiadce. Karp o pięknych łuskach, pięknym ukształtowaniu. Zobaczcie zresztą sami. Idziemy, Kamil ma znowu następną rybkę. Chłopak wywozi, nie ma czasu nawet się napić piwa, ale jest ładnie, rybki dają. Komu dają, temu dają. Jest i Adrian. Witam, dzień dobry, pozdrawiam wszystkich. Adrian, jak już podpierać. Kamil walczy, warunki mamy słabe. Wiatr wieje strasznie. Ale dajemy radę jakoś. Jest dobrze, Kamil pokazuje, że jest dobrze, także walczymy cały czas. Warunki trochę słabe, dajemy radę, jest i Adi do pomocy z podbierakiem. O, dobra. Teraz prawy kij, nie lewy. Nie spod markera. Kamil, mamy jaką rybkę? Większą? Nie. Jak myślisz? Nie, będzie małe. Standardowo? 2,5 kg. Max do 10. Do 10, max. Ale czekamy cierpliwie, rybki pobierają, jest fajnie. Parę go trzeba złapać. Adi jest przygotowany na barego. Jak kłoda. Suchy podbierak. Mamy kolejną rybkę. Jest 10. Dobra. Kija weźmiesz na chwilę, a... Mamy dychę. 10 karpi w ciągu 24 godzin. Myślę, że nawet może być krócej. Ale ładny. Kurde, jak mi się podobają te lampasy. Coś pięknego, patrzcie jak ubarwiono. Dobra, idziemy z nim do... Jest szczęśliwy zwycięstwa. A, nie chodzi o wielkość, ale chodzi o piękność. No i mamy, odpinamy rybkę. Kamil z nią walczy. Piękny, ładnie ubarwiony. No, 4 dzwonki bez niego zrobił. Kamil szczęśliwy, zadowolony. Nie będę ukrywał, że tego się spodziewałem, bo brania mam regularne co 15-20 minut od wywózki. W ciągu 24 godzin jest to już 10. karp. Ale
jak zobaczycie, jakie on ma łuski, to jest petarda, naprawdę petarda. Nie chodzi o wielkość w tym momencie, ale o, jeszcze musimy dać chwilę. Jest waleczny. Ale piękne łuski, coś pięknego. Piękne łuski. Z dwóch stron jest taki piękny, ale pokażemy go z tej strony. Albo jeszcze go nie pokażemy. Kurde, ale ładny. Dobra, spróbuj. Raz. O, Misiu. Coś nam się odzywa. Chyba nie, druga wędka. Nie mów mi, że to jest druga wędka, bo nie miałbym siły. Kurde. Nie chcę się pokazać. Nie chcę się pokazać, a naprawdę jest co pokazać. Chodź mi się. Patrzcie. Coś pięknego. Coś pięknego. Piękna rybka. Kamil zadowolony. Nie no. Ubarwienie, ukształtowanie tych łusek to jest. Piękna. Dziubasek i dowody. Jeszcze zdjęcia, panie. Dobra, koniec filmu. Ujęcie, które teraz zobaczycie, przedstawia jeden z poważniejszych błędów, które popełniłem podczas holowania z jednej z ryb. No niestety była to jedna chyba z większych ryb, około 15 kg, oceniając wzrokowo. Niestety chwila nieuwagi. Dałem troszkę rybie luzu i wjechała ona pod pomost. Jak wiecie, pomost mocowany jest na drewnianych belkach. Niestety żyłka nie wytrzymała, napięcie, przetarcie, ryba stracona. Jest to też nauczka dla mnie, żeby być skoncentrowanym do samego końca podczas holowania ryby. Ale wy też zobaczcie ten materiał, wyciągnijcie swoje uwagi i pamiętajcie, skoncentrowani do samego końca. Dobra, lecimy do kolejnego brania. Jedenasta ryba. Nie chcę popełnić tego samego błędu. Obstawiam, że to będzie tak. Okej, teraz tą puściło. Teraz tam. Czekaj, bo teraz tą. Czekaj. Tak. Jeszcze chyba raz, tak? Widzę, jak
No teraz. No i to dwie wędki. Kurde, jak to... Jak to... Nie widzę tego. Pod spodem. Nie. Ale czekaj. Stay. No. Puściło? Puściło. Nie. Nie puściło. Jeszcze raz tak? No i teraz. Uchylaj na tego. To teraz masz za... Zawziąłeś mu kołowrotkiem o ten. Czekaj. Tu masz. Aha, tu. Dobra. Teraz puściło? Chyba puściło. Ty. No ale to jak już tak przeszedłeś, to iść dalej, nie? Czekaj, nie wiem właśnie ale po której stronie. Ale on przekładał chłopie z jednej na drugą. I teraz pod to musisz przełożyć. Tylko nie wiem, tak? I trzymaj to, Adi. Trzymaj to. Chyba tak, nie? Tak. No. I trzymaj. Już idzie do was. Dawaj. Daj. Nie na tą, ja ty nie możesz w tą stronę kamery. Kamen, to chodź tu. Dobra, to czekaj. Odsuń się, Tomek. Puść mnie tam. No i tak jest chyba coś nie tak, bo... Kurde, nie wiem w którą stronę to teraz już przekładę. Chyba się uwolniła. Ale czy nie? No to ale widać białą żyłkę. Kamen teraz chodź tu chyba. Tu, czekaj, przeszła czekaj. Do środka. To ma mi się teraz na środek? Tak. Tylko ciągnij na tamtą stronę. No. Teraz dobrze? Bo ja nie widzę nic. Chyba dobrze, bo nic nie gra. Tak. Nie, jest pomiędzy dwoma kijami. To czekaj, przesuń się. Czekaj. No. Dobra, tam musisz przejść. Tu? Poczekaj, nie. Tak? Poczekaj. Widzisz coś? Trzeba będzie wam podnieść pod kij i ten. Trzeba będzie przełożyć. Kurde, właśnie przez te fale to tak się odbija wszystko, że nic nie widzę. Jest w środku. Między wędkami, tak? No i jedzie teraz, pod tą zieloną. No, najlepiej teraz by tu. O. O! I tu, żebyś dobra, przyszedł. No to zmieniamy się. Uciekaj. Jest okej teraz. No i tu już jest. Może nie poprzestawiało za bardzo. No, to jest 100 gramowy ciężarek. No, to tu raczej z kołowrotka bardziej wybrało. No to było otwarte kołowrotki. No. To i tak nieźle, żeśmy się dogadali. Kurde, może być fajniejsza. O, ładny. Tak? No, tylko jak my to wiecie teraz co? Zrobimy? Weźcie to nie do brzegu. Bo zaraz któryś spadnie, kurwa. Nie, spoko, ogarnij. Czekaj. Czekaj. Żebyśmy dziadostwa nie narobili. Później kamer tu. No, ale nie wiem czy się... No. Dobra. Nie ma gdzie, nie ma stoja. Dobra. Ale tu... Dobrze, że te podesty są takie stabilne, bo my tu też... Czekaj. Nie, nie ten. Wiem, czekaj, chciałem go tylko wyciągnąć. Właśnie nie. No co pod podest. Wiem, właśnie widzę. Ja mam tutaj kamerę, to jest coś na ten. Ale nurkuje. Kurde, to już strze poszedł pod podest. To jest to najgorsze, co się mogło wydarzyć. Uważaj. Zaczep! Poszedł pod podest. No. Mówię, że tu byłoby sens. Teraz co teraz, no? Co teraz zrobić? No ale stąd dać. Bo nie wiem, gdzie on poszedł, no nie? Chodź tu. Czekaj. O się chuj zawinął. No mógł się zawinąć i teraz... Czekaj, może go...
Może sam się wypląta. Kurde. Czarną za żyłkę? Nie, nie, nie. A jak zluzuje całkowicie? On jest zapleczony, mi się wydaje, w koło tego słupka. A mi się wydaje, że on się spiął. Nie, nie, jest jeszcze, bo bije. Widzisz, jeździ. No mi się zapierdoli za słupek, no. A winął się chyba w koło słupka. Czekaj. Kurde, to już... Myślę, że to będzie ciężko uratować. Poczekaj. Od lewej? Zamknięty jest, no. Czujesz go? Nie. O, to dobra. Ucięło. Ucięło, tak? Tak. Kurde. Szkoda. No, ale tak się też zdarza. Szkoda, bo ładna ryba była. Z tym ujęciem zakończymy nasz materiał. Myślę, że pokazałem Wam najważniejsze ujęcia, które udało się fajnie nagrać. Na koniec chciałbym przede wszystkim bardzo, ale to bardzo podziękować chłopakom, którzy pomagali mi przy holach, pomagali z nagrywaniem tego materiału. Tak naprawdę dzięki nim udało się stworzyć ten filmik. Na koniec powiem Wam jeszcze o przyponach, które jak wiecie wykonałem na produktach i akcesoriach Hobo Armor. Podczas tej zasiadki użyłem 3 przyponów. Po tej spince, utracie ryby, założyłem przypon Kombi Rig i na nim właśnie zakończyłem całe 3 dni zasiadki. I powiem Wam szczerze, przypony nadają się na kolejną zasiadkę, ponieważ i haki są ostre, i materiał nie jest uszkodzony, także myślę, że te przypony zostaną u mnie w piórniku. Ewentualnie sprawdzę je, czy faktycznie w 100% tam wszystko działa. Na koniec powiem Wam, że były to dla mnie naprawdę ciężkie 3 dni, z racji tego, że przyjechałem na tą zasiadkę prosto po nocnej pracy. No niestety zmęczenie też robiło swoje. Plany na tą zasiadkę miałem troszkę inne, bo myślałem, że wiozę wędki i pójdę się przespać. Jednak od samego początku do samego końca miałem kontakt z rybami. No nie było czasu na sen. Jedynie nocki zmusiły mnie do tego, żeby wędki pozostawić na brzegu. No i oczywiście starać się uzupełnić tą energię poprzez krótkie drzemki. Ja wyciągnąłem swoje wędki na noc. Niestety chłopaki oczywiście łowili dalej. Z racji tego, że wszyscy byliśmy w jednym domku, no to podczas ich brań w nocnych też oczywiście starałem się im pomóc, coś tam ponagrywać. No niestety ich nagrań nie byłem w stanie umieścić w tym filmie, ponieważ no czas nas troszkę ogranicza. Mimo wszystko była to dla mnie zasiadka życia. Jak łowię 7 lat karpie, tak jeszcze nigdy nie miałem takiego wycisku, które zafundowały mi właśnie ryby z karpika. Myślę, że fajna pamiątka na przyszłość. I co? Trzeba dążyć do tego, żeby kolejne zasiadki wyglądały podobnie. Myślę, że przynęty, taktyka, przypony to jest rzecz, na których trzeba się skupiać i dzięki temu przy odrobinie jeszcze szczęścia, wyborze miejscówki można zaliczyć naprawdę fajne zasiadki. Dziękuję tym, co wytrwali do samego końca i oczywiście widzimy się w kolejnych filmach z moich przyszłych zasiadek. Do usłyszenia, widzimy się w następnym materiale.